Witam Państwa bardzo serdecznie z okazji Europejskiego Dnia Krajobrazu, którego tegorocznym hasłem jest Doceń lokalność. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę na cechy obecne w otaczającym nas krajobrazie, nie tylko kulturowym, ale też przyrodniczym, konkretnie związanym z wodą, do kształtowania którego aktywnie przyczynił się człowiek. Ponieważ lokalność jest tegorocznym motywem przewodnim, chciałabym pokazać miejsca w bezpośrednim naszym sąsiedztwie na Mazowszu, ale też jeszcze inne zakątki Polski. Prezentacja ta, mam nadzieję, zachęci Państwa do inspirowania się, ale też do wynoszenia lekcji z dziejów historycznych, w których woda grała główną rolę, co w kontekście aktualnych zmian klimatów może okazać się dla nas przydatne. Woda od zarania dziejów pełniła kluczową rolę w życiu człowieka, jeszcze zanim rozpalono pierwszy ogień, i wykorzystywana była przede wszystkim, jest oczywiście, do wody pitnej, do picia, do mycia, do uprawy roli, do obronności, do transportu, była też i jest źródłem pożywienia i źródłem energii. I człowiek w ramach gospodarki wodnej kształtował otaczający go krajobraz tak, aby zaspokoić te potrzeby. I po dziś dzień widzimy jeszcze tego przejawy i pozostawione ślady. Jeszcze przed naszą erą woda, rzeki i zbiorniki wodne służyły dla obronności, na przykład właśnie tak jak w Biskupinie, gdzie osada została umieszczona na istniejącej wyspie na środku jeziora. Dzięki temu osada była łatwa do obrony. I później oczywiście w kolejnych wiekach inspirowano się naturą i tworzono już sztucznie fosy wzdłuż dookoła zamków dla podobnego systemu obrony. I po dziś dzień, mimo że niektóre zamki już nie istnieją lub ledwo przetrwały, tak jak widać tutaj ruiny zamku w Urazie i zamku w Inowłodzu, fosy nadal istnieją i nawet funkcjonują, są wypełnione wodą, a w innych przypadkach fosy zostały same suche, ale widać, gdzie przebiegała właśnie fosa, jaki miała przekrój, i wciąż widzimy to w naszym krajobrazie. A gdy w Polsce pojawiły się pierwsze młyny, zaczęto wykorzystywać przepływ wody jako napęd przy produkcji chociażby mąki, przede wszystkim mąki. Z czasem na rzecz właśnie tych młynów zaczęto tworzyć pierwsze sztuczne zbiorniki wodne, w których piętrzono wodę dla zwiększenia efektywności przemiału ziarna. Dziś te stawy młyńskie wciąż istnieją w dużej mierze i oczywiście mają też młyny, które są teraz obiektami kultury, krajobrazu kulturowego, bardzo często zabytkami nawet zostały. A same stawy są dziś doceniane jako wsparcie dla małej retencji w miastach i dla różnorodności biologicznej, mimo często małych rozmiarów są dziś właśnie bardzo istotne i cieszymy się, że wciąż są. Niektóre z nich są też nawet chronione prawnie. Podobnie sztucznie powstałe zbiorniki wodne na stawy rybne, właśnie do hodowli ryb, dziś są istotne z uwagi na gromadzenie wód, z uwagi właśnie na retencję. Tutaj już raczej wielkoobszarową, ponieważ to były dosyć duże sieci stawów rybnych najczęściej. Co więcej, wiele z nich już niewykorzystywanych do hodowli ani do gospodarki właśnie rybołówstwa, ani do hodowli ryb, już dziś jest objętych ochroną prawną w postaci właśnie rezerwatów czy ostoi Natura 2000 i właśnie przyczyniają się do zwiększenia różnorodności biologicznej właśnie na Mazowszu, chociażby jak stawy raszyńskie czy już to stawy milickie w Dolinie Barycze, to troszkę dalej, to właśnie teraz są wspierającą różnorodność biologiczną poprzez umożliwianie lęgu dla ptactwa, ale też dla innych mniejszych zwierząt.
Do powstania na terenie tylu sztucznych stawów do hodowli ryb przyczynił się w XVI wieku Olbrycht Strumiński, który napisał coś, co się uznaje za pierwszy podręcznik budownictwa wodnego w języku polskim. A w książce tej można znaleźć dokładne instrukcje budowy właśnie grobli, regulacji wód płynących, tworzenia upustów, lokalizacji młynów i zarabiania stawów oczywiście. Tutaj wyróżniam takie kilka fragmentów, moim zdaniem najciekawszych, tutaj właśnie w rozdziale o budowie grobli. Zaraz przejdziemy dalej, będziemy mówić troszkę o groblach, natomiast w książce znajdują się też takie ciekawe rozdziały jak właśnie o upustach, o regulacji przepływu, o tym jak nie powinno się tworzyć stawów rybnych, tutaj jest mała krytyka stawów w Rosji. Ale bardzo ciekawy jest według mnie rozdział o przesuszaniu stawów. To był ówczesny sposób na radzenie sobie ze zjawiskiem, które dziś znamy jako eutrofizacja. Otóż gdy już w stawach był nadmiar biomasy, zalecano przesuszanie stawów, czyli upuszczanie całej wody ze stawu i podczas tych kilku lat przerwy, gdy staw jest suchy, można było uprawiać rolę właśnie na tych na żyznym gruncie dna stawu, czy chociażby paść bydło. No i teraz przechodząc właśnie do konkretnych metod kształtowania krajobrazu wodnego, myślę, że najistotniej przyczynili się do tego na Mazowszu Olendrzy, czyli migranci z terenów Holandii i Fryzji, przede wszystkim mennonici, którzy szukali w Polsce azylu wyznaniowego. Zaczęli osiedlać się w XVI wieku na Żuławach Wiślanych, a w XVII wieku dotarli aż już do okolic Warszawy, gdzie stworzył się sam mikroregion etnograficzny zwany Urzecze, który widać jest tutaj zaznaczany na mapie. Urzecze sięga od Saskiej Kępy aż do ujścia Pilicy. Mniej więcej i właśnie na tych terenach są ślady osad holenderskich aż po dziś dzień. Właśnie wracając do Olendrów, dlaczego się osiedlali w Polsce? To już właśnie wspominałam o tym, że szukali azylu, a chętnie osiadali się właśnie tutaj w Polsce na terenach podmokłych, które do tamtej pory były niedostępne albo przynajmniej trudne do zamieszkania, do uprawiania. A oczywiście Olendrzy, pochodząc właśnie z Holandii, z terenu Bliskiego Morza, znali doskonale metody melioracji właśnie metody melioracji, czyli właśnie wprowadzili pierwsze kanały melioracyjne odprowadzające wodę, wprowadzili też metody budowania grobli i wałów, konkretnie tryt w ich języku, w ich dialekcie i terp. Terpy to są takie podwyższenia podobne do grobli, tylko pod budynki mieszkalne. Wprowadzili też metodę umacniania właśnie tych grobli i wałów faszyną lub nasadzania na nich wierzb do ich stabilizacji. Na tych terenach uprawiali rolę, karczowali, osuszali. Co ciekawe, na terenach najniżej położonych zostawiali łąki do zalewania właśnie wodami z powodzi, a na terenach wyżej położonych przeznaczali te tereny na uprawę roli i tam prowadzili to karczowanie i osuszanie terenu. Jeszcze tworzyli tak zwane główki, czyli takie pierwsze ostrogi ustawione prostopadle do koryta rzeki w celu spowolnienia nurtu rzeki. Mieli też charakterystyczne metody budowania i ustawiania budynków w swoich rozproszonych wsiach w taki sposób, aby te budynki przetrwały nawet największe powodzie.
nawet miały mieszkalny strych na takie najintensywniejsze powodzie i były ustawione tak, żeby właśnie wody zalewające wymywały obornik z obory na pola, a nie na odwrót. No i oczywiście wykorzystywali namół rzeczny do nawożenia swoich upraw, ponieważ obornika mieli wtedy niewiele. Tutaj na tych zdjęciach widzimy właśnie pozostałość takiej głupki, tych ostróg, które oni budowali. Tutaj już mamy przykład właśnie rowu ustabilizowanego szpalerem wierzb, podobnie poniżej groble razem z szeregiem wierzb główkowatych. A tutaj na zdjęciu po lewej stronie na dole widzimy właśnie terpę, czyli ten sztuczny pagórek zbudowany, usypany pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Już przechodząc do jeszcze skali bardziej lokalnej, moim zdaniem bardzo interesujące są te dwa rezerwaty, czyli rezerwat Łęgi Oborskiej i Olszyna Łyczyńska, które mamy w zasadzie po sąsiedzku, znaczy tutaj na Mazowszu, ponieważ znajdują się w gminie Konstancinie Ziorna, a są interesujące z uwagi na ich historię powstania. Ich geneza jest szczególnie ciekawa właśnie w dzisiejszym naszym temacie. Otóż te lasy mają niecałe 300 lat, a uprzednio w tym miejscu znajdowało się po prostu rozlewisko połączone ze starorzeczami Wisły, gdzie podczas właśnie cofek Wisły woda mogła się swobodnie rozlewać na całych tych terenach. Nawet mówi się, że dwór potulicki, dwór w miejscowości Obory, który się znajduje o tutaj, mógł swobodnie widzieć fabrykę papieru w Jeziornie, która właśnie się znajdowała tutaj, czyli tego lasu wtedy nie było. Tutaj właśnie chciałabym pokazać, w jaki sposób rozlewały się konkretnie wody Wisły i Jeziorki. Tutaj na tej mapie widzimy właśnie, na jakim obszarze mogły rozlewać się wody powodziowe. Tutaj z Wisły od strony południowej przez jezioro Cieciszewskie, od północy i od zachodu docierały właśnie na teren miejscowości Obory, a z jeziorki docierały głównie tutaj od północy, czyli po prostu docierały do granicy, aż do skarpy Doliny Wisły. Chciałabym jeszcze teraz powiedzieć o tym, co się zaczęło dziać. Mianowicie zaczęło się dziać tak, że w XVIII wieku miała miejsce w tym regionie pierwsza próba wprowadzenia systemu przeciwpowodziowego, w ramach którego zatamowano dojście, przepływ między jeziorem Cieciszewskim a Oborami właśnie w tym miejscu. A od północy zatamowano właśnie też ten przepływ, a wody wylewające się z Wisły, docierające do jeziora Cieciszewskiego, doprowadzono do innego starorzecza, tutaj bliższego Wisły, przy miejscowości Łęg. A w późniejszych latach, w XIX wieku już, przy okazji rozbudowy papierni, rozpoczęto regulację rzeki Jeziorki, co widać tutaj z góry, że była mocno uregulowana i wybudowanie wzdłuż niej wałów przeciwpowodziowych spowodowało, że woda już nie miała jak się wylewać od strony północnej na te tereny. Co wobec tego? Te dwa etapy w XVIII i w XIX wieku sprawiły, że to miejsce zaczęło w zastraszającym tempie zabagniać się, ponieważ na tym rozlewisku już nie było, na tym wielkim stawie, jak to nazywano wtedy, nie było przepływu wody żadnego. Wody zaczęły się zabagniać, zarastać i w efekcie w zaledwie 200 lat możemy teraz się cieszyć właśnie lasem podmokłym, pięknym. Natomiast dla ówczesnych wsi znajdujących się właśnie przy Oborach był to dramat, ponieważ
okolice zabagniające się oznaczały, że wsie te musiały się przenieść. Właśnie Obórki, Borek, Czernidła, Habdzin musiały wszystkie przenieść się o wiele kilometrów, a także nawet Opacz i Habdzinek przeniosły się też o kilka kilometrów. Czyli po prostu była to dla tej ludności mała katastrofa, ale jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, czyli zaledwie 60 lat temu, zaczęto prowadzić meliorację na łąkach otaczających rezerwaty, czyli tutaj mamy kolejny etap gospodarowania wodą w tych rejonach i zaraz pokażę, przedstawię Państwu, jakie były tego skutki. Tutaj jeszcze pokażę właśnie, że tak wyglądały właśnie te łąki otaczające krajobraz. Tu jest ta grobla holenderska w latach 60. Otoczona jest po prostu rozlewiskiem, tym bagnem na tych polach, na łąkach otaczających rezerwat. A dziś tak wyglądają właśnie rezerwat Olszyna Łyczyńska, a w okolicznych miejscowościach właśnie w miejscowości Łęg mamy takie piękne starorzecze i widoczne są też wierzby posadzone przez prawdopodobnie Holendrów. W tych rezerwatach cenne są przede wszystkim przedmioty ochrony, czyli Łęg, jesiony, wiązy szypułkowe. Oczywiście oprócz Łęgu, jak było widać na pierwszych zdjęciach, możemy zauważyć, że tam jest już Ols, ale w nazwie rezerwatu jeszcze mamy właśnie Łęgi, więc może to wskazać na postępującą zmianę siedliska. Mamy też w rezerwatach tych stuletnie olchy, pomnikowe okazy topoli czarnej, a także jeżeli chodzi o faunę, bardzo prężnie działające bobry, których tam są całkiem skuteczne, usilnie starają się zatrzymać wodę w rezerwatach, a także inne zwierzęta, tak jak żurawie, słowiki, sarny, lisy, no oczywiście, i rzekotki drzewne też chronione. Natomiast skutkiem przede wszystkim ostatnich melioracji 60 lat temu jest postępujące obniżenie się poziomu wód gruntowych w rezerwatach i spływanie w kierunku rowów melioracyjnych. Na łąkach otaczających rezerwaty i w rezerwatach zauważono zmianę składu gatunkowego flory, wymieranie starodrzewu, a w wierzchnich warstwach glebowych torf już zmurszał, co jest efektem właśnie osuszania rezerwatów. Na szczęście na ratunek troszkę właśnie przychodzą bobry, a w ostatnich latach społeczność lokalna bardzo prężnie stara się bronić i przywrócić dobry stan tych rezerwatów. Miały miejsce już różne badania, a w tym roku w lipcu, tak jak widać na tym zdjęciu na dole z lewej strony, po raz pierwszy od chyba 60 lat, albo przynajmniej od bardzo dawna, można było zobaczyć faktycznie wody stojące na łąkach, które jeszcze nie tak dawno wyglądały tak na tym zdjęciu, o tutaj na górze z lewej strony. Dobrze, no to chyba podsumuję teraz tą prezentację. Mam nadzieję, że teraz będzie Państwu łatwiej dostrzegać w krajobrazie, szczególnie w krajobrazie wodnym i okołowodnym, tą rękę człowieka i że jak zobaczycie na przykład szpaler wierzb, to będziecie wiedzieli, jaką tam pełniły funkcję. Ale też mam nadzieję, że przede wszystkim uda nam się wspólnie wyciągnąć lekcje z tego naszego lokalnego krajobrazu, taką jak to, żeby zawsze planować daleko, w sposób dalekowzroczny, ponieważ w przyrodzie wszystko jest powiązane i co by nie było, przyroda zawsze dostosuje się do nowych warunków, tak jak właśnie te rezerwaty, które powstały na miejscu starorzecza, rozlewiska. Ale my tak samo powinniśmy brać ten przykład z przyrody i adaptować się i jeszcze raz adaptować się, żeby nie być zmuszonym, tak jak niestety te wsie, do przenosin na może inną planetę. Dziękuję bardzo.